Cześć, tutaj Opar z blogu hopar.pl. Kolejny film. No i znów jesteśmy na Krakowskiej 51. Nie piwna degustacja, chociaż jak najbardziej przy piwie. Musicie mi uwierzyć na słowo, to też jest piwo, tak, jak najbardziej. Kolejna rozmowa, czy kolejny odcinek z serii Piwne Rozmowy. Dzisiaj gość, muszę powiedzieć, nie byle jaki. Nie, żeby którykolwiek był byle jaki. Ale jest to Agata, jest to moja koleżanka z bardzo dawnych lat jeszcze. Cześć. Jest to blogerka, jest to matka, jest to pani miniaturowa. Prawdę mówiąc, tak sobie żyję w przeświadczeniu, że nie mam zbyt łatwego charakteru. Olbrzymi dystans do siebie, gigantyczne poczucie humoru, miniaturowa kobieta. Ja byłam przerażona. Ja wtedy byłam młodziutką dziewczyną, ja miałam chyba 17 lat. Nawet nie piłam na tej imprezie, nie byłam pijana nic, po prostu no, siedziałam, jadłam. 17-latka nawet nie piłam, słuchajcie, zwróćcie na to uwagę. Wyczyn. Wow. Wyczyn. Siedzisz, popijasz sobie piwo, ty młoda mama. A gdzie twój syn? A co twój syn w tym momencie robi, jak ty tu się alkoholizujesz takim ciężkim trunkiem, moja droga? Podejrzewam, że mój syn w tej chwili gra sobie w planszówkę albo czyta książkę, którą sobie wypożyczył z biblioteki. Ale żart. Sama w to nie właśnie, wierzę. Dobra, tak to się wytnie. Dotarło, to się wytnie. To taki suchar mój matczyny, albo raczej słodkie nadzieje, że dziecko przeczyta tą książkę. No ale dobrze, nie umniejszajmy chęci do czytania mojego syna. To jeszcze nie jest ten wiek. To się wytnie. No dobra, ale... Także mały jest w tej chwili pod opieką, z moim chłopakiem jest w domu. I jak to... No właśnie, zadam pytanie, możesz nie odpowiadać jak nie chcesz, ale czy u was w domu pije się alkohol? Nie pytam, czy wiecie, uchlewacie się na ulicy, po prostu wiecie tam, oczywiście, a młody skacze przez okna, ale czy po prostu spożywa się alkohol? Tak. No i... Jak ty do tego podchodzisz jako młoda matka? A zaraz rozwinę swoją myśl i dlaczego ciągnę cię tak za język. No to jest dość intrygujące pytanie, muszę przyznać. Wydaje mi się, że okazyjnie w większości polskich domów pije się alkohol, także nie czuję się jakoś w żaden sposób, nie wiem, winna, że u nas też się czasami pije piwo, zresztą od tego nikt jeszcze ten, że tak powiem, nie umarł. Od jednego na pewno nie. Od jednego na pewno nie. Dlaczego o to pytam? No bo kiedy mówię o piciu piwa, kiedy mówię o piciu alkoholu, zawsze powtarzam jedną rzecz, że dla mnie alkohol jest nośnikiem smaku. Drobna przerwa techniczna, po raz kolejny się pliki skończyły. Wróćmy do tematu. Ciągnąłem cię za język a propos spożywania alkoholu w domu. Dlatego, że właśnie chciałem zacząć ten temat. Kiedy ostatnio na Facebooku rozgorzała jakaś taka dyskusja, czy nie za dużo tego alkoholu, czy nie zastąpić tego czym innym i tak dalej. Ktoś tam się bulwersował, nawet nie wiem kto to był, jak to w większości takich, wiecie, no. W każdym razie i odpisałem coś takiego, że to zupełnie nie chodzi o ten alkohol, tylko o smak, którego ten alkohol jest nośnikiem. Jeśli o mnie chodzi, ja mam bardzo liberalne podejście, to znaczy mówię, nie można i nie ma takiej opcji, żeby po alkoholu wsiąść za kierownicę, żeby pić alkohol w ciąży. Różne są sytuacje, kiedy tego alkoholu totalne zero, ale faktycznie wypicie jednego piwa, lampki wina w domu wieczorem, no to nie jest jakaś tragedia. Wiadomo, nie robimy tego codziennie, tak. Bo obowiązki służbowe, bo obowiązki rodziny i tak dalej. Człowiek po prostu jest czasami zmęczony, nie ma ochoty, ale gdzieś tam to jedno piwo wieczorem w porywach do dwóch, to przecież nie jest żadna tragedia. Ale dlaczego zacząłem o tym alkoholu i od takiego drastycznego pytania? Dlatego, żeby zadać zupełnie inne. Czy ciebie w sklepie ciągle pytają o dowód? Jak najbardziej, nawet nie tylko w sklepie, ale też w różnego rodzaju knajpkach. Zdarzyła mi się taka sytuacja, że poszliśmy ze znajomymi na drinka w weekend, no i tam każdy zamawia swojego drinka, a ja poproszę piwko, a ja drinka, a ja to, a ja tamto. No i dochodzi wreszcie, no, zauważyłam, że pan kelner mnie omija. No ale wreszcie i też mnie spytał, co bym chciała się napić.
No i podałam nazwę drinka. Pan tak na mnie spojrzał, taki zbulwersowany, ale ja tobie nie mogę sprzedać. Tobie. Tobie. Ja tak patrzę, no ale dlaczego nie chce mi pan sprzedać drinka? Nie mogę. Ja mówię, ale o co panu chodzi? Jest pani niepełnoletnia. Ja mówię, a spytał mnie pan o dowód? O matko, przepraszam, cały był czerwony, jak burak. Zaczął mnie przepraszać, moi znajomi zaczęli się z niego śmiać. Bo faktycznie sytuacja była taka dość głupia, no wystarczyło spytać o dowód, a nie od razu zakładać, że przyszło dziecko, które się próbuje na lewo napić i nie miałby wstydu, nie? No ja się nie obraziłam, nie robiłam o to afery, bo nie lubię robić afer o takie bzdurki. No to było dość zabawne, a facet przepraszał mnie jeszcze chyba z 5 razy, zanim żeśmy wyszli i już jak byłam w drzwiach, to jeszcze raz wołał, przepraszam. Także no, zdarzają się różne zabawne sytuacje, także... No dalej mnie to bawi, nie? I nawet jest mi nawet też trochę, można by powiedzieć, miło, bo za jednak... Za 10 lat to dopiero właśnie, miło. No, bo kobieta jednak lubi tak być uważana za tą młodszą, także sprawia mi to przyjemność. No to fajnie. To dobrze, że ci to jeszcze sprawia przyjemność, jeszcze. Jak cię ktoś prosi o dowód. Jakie jest twoje podejście, słuchaj, bo ciekaw jestem, czy ty w ogóle wiesz, co to jest piwo rzemieślnicze? Czy w ogóle spotkałaś się z czymś takim? Tak, wiem, co to jest i podziwiam osoby, które są w stanie... To wypić. Też. Nie oszukujmy się, że niektóre mają na tyle specyficzny smak, że to naprawdę tacy zatwardziali degustatorzy są w stanie wypić, żeby... móc potem umieć to opisać, zrecenzować, czy to było dobre, czy niedobre, jakie to miało te nuty smakowe, czy jak się to tam fachowo nazywa, bo przyznaję, że jestem ignorantką w temacie. No, no nie każdy musi się znać na piwie. Agata jest Januszem Piwnym. I tak, jestem Januszem Piwnym, piję babskie piwa. Jestem też generalnie dewiantem, który dolewa soku do piwa. Przepraszam, proszę mnie nie bić w ciemnych zaułkach. Także no niestety bezczeszczę ten złoty napój, musicie mi to wybaczyć. Ja teraz powinienem powiedzieć nie zawsze złoty. Nie zawsze złoty, tak, też masz rację. Także no. Dobra, wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje w domu, jak się alkoholizujecie potwornie. Wiesz dlaczego to pytam? Mnie to naprawdę interesuje, taki temat, bo... O ile znam z życia zawodowego sytuacje, w których naprawdę są totalne patolnie i z wyrole się uchlewają, a dzieciaki, wiesz, 4-5-letnie gdzieś tam robią co chcą. Tak. I niestety znam takie sytuacje. O tyle właśnie ciekaw jestem tej sytuacji tak zwanej zdrowej. Czyli nie przeginamy znowu pędzla w drugą stronę. Nie, żaden, no, ja nie piję alkoholu. Nie. Nigdy. Jakby... No ciężko mi jest zadać pytanie, żeby znowu nie wyjść, żebym ja nie wyszedł na zwyrola. Chodzi mi o to, siadacie z chłopakiem, jak mówisz, otwieracie sobie tam wino, piwo, cokolwiek. Młody gdzieś tam się kręci. I co? I to jest ten moment, w którym powinnam powiedzieć, że staram się, żeby właśnie młody się nie kręcił. Ja mam bardzo, no dość specyficzne podejście, zauważyłam, przynajmniej porównując do moich znajomych i osób z jakiegoś dalszego grona. Staram się jednak, żeby dziecko nie widziało, jak ja piję. Nie wiem totalnie dlaczego, no bo to nie... No nie wiem, po prostu taką mam schizę, że najczęściej wolę, żeby mały już sobie spał. Ja wtedy mam święty spokój. Dziecko też tam za dużo nie widzi, nawet to jedno piwo, bo ja nie umiem wypić więcej ze względu na moje rozmiary, także i też nie potrzebuję więcej, mi jedno w zupełności wystarczy, nie? Także po prostu nie lubię, jak dziecko widzi, jak rodzice piją, nie wiem dlaczego, tak mi się uroiło w głowie i tego się trzymam po prostu. Okay. Także dziecko idzie spać i my wtedy dopiero pozwalamy sobie usiąść sobie, że tak powiem, na widoku i się napić w spokoju. No i jak najbardziej. I myślę, że to też jest taka trochę też bardziej komfortowa też sytuacja, że można wreszcie tak odpocząć, odprężyć się tak w 100%, bo dopiero, no nie oszukujmy się, dziecko w tym wieku jeszcze bywa absorbujące momentami, więc także tak, no, tak
naprawdę odpocząć, zrelaksować się właśnie przy piwku, można się dopiero jak dziecko pójdzie spać. No i może jest to, słuchajcie, faktycznie gdzieś tam jakiś złoty środek, żeby nie robić z siebie świętych ponad przeciętność. Nie pić piwa faktycznie w ciąży, jak się karmi piersią, to absolutnie, w ogóle nie pozostaje pod żadną dyskusją. Tak jak mówię, nie prowadzić samochodu nawet po najmniejszej ilości piwa. Ale z tymi dziećmi to faktycznie, ja bym też tak nie przesadzał. Ja dzieci jeszcze nie mam. Natomiast właśnie tak staram się obserwować znajomych, jakie jest ich podejście, bo umówmy się, ja nie planuję skończyć działalności bloga w momencie, kiedy mi się urodzi dziecko, bo nie po to go zakładałem, nie po to gdzieś tam go sobie tarmoszę i staram się rozkręcić, żeby nagle go zamknąć. Natomiast staram się gdzieś tam obserwować, jak inni to robią. Umówmy się, wszyscy to robią. Tak, robią. Zaświadczam jako mama. No. Byłam wystraszona, nie oszukujmy się, jednak dziewczyna w tak młodym wieku może, a nawet chyba powinna czuć, o ile ma w sobie jakąś dawkę odpowiedzialności i rozumku, powinna czuć odrobinę strachu, takiego lęku o przyszłość, ale przy wsparciu rodziny, przy kochającym chłopaku, to naprawdę troszkę wcześniejszy brzuszek nie jest absolutnie żadnym problemem. No to fajnie. Dowiedziałam się na przykład, że jestem 12-latką, która zaszła w ciążę z ćpunem, którego imienia nawet nie znam. Pierwszy raz na oczy widziałam tą kobietę, ale może ona wiedziała coś więcej o mnie.